Hejka, hejka, moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii, tak, czyli nowej serii z budowaniem, raczej przebudową, metamorfozą waszych domków, czyli sim, czy domków waszych simów, o tak. Tak, witam was właśnie w pierwszym odcinku i tutaj właśnie cieszę się, bo pojawił się domek. I ten domek ma wszystkie te rzeczy, o które ja prosiłam. Czyli, że właśnie napisane, co ma być, za ile, czy z modami, czy bez. No i też jest hashtag. Pamiętajcie, żeby dodawać te hashtagi dom korcia, no ewentualnie korcia. Ja to je znajdę jakoś tam, bo jak tam dodacie i no to nie znajdę. No ale zgłosił się jeden domek, chyba że ja tylko patrzyłam tak, no ale napisałam ten hashtag, który potrzebny był. No i pojawił się tylko jeden domek. No trochę szkoda, że tylko jeden, bo nie miałam zbyt dużego wyboru. No ale dobrze, że w ogóle jakiś się pojawił. Także no, jeżeli jesteście chętni, to mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek z tej serii wam przypomni o tym właśnie i będziemy sobie tutaj dalej na dalsze odcinki się pojawi. Jeżeli nie, to po prostu wrócimy sobie, zrobimy. Tutaj mam tyle waszych simów, których jeszcze nie ruszaliśmy, więc po prostu może przejdziemy też do przerabiania tych simów w kolejnych odcinkach, ale mam nadzieję, że na kolejny odcinek jeszcze jakiś domek będzie, więc będzie co przerabiać. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam przypomni o tym właśnie, żeby jak ktoś ma jakiś domek, nie musicie robić specjalnie domku do tej serii. Możecie dać domek, w którym gracie teraz, w tym momencie gracie, macie rodzinkę, jakiś tam domek w tej rodzince i po prostu chcielibyście, żebym ja na przykład przerobiła. Przecież ja nie przerobię go, ale wy nie musicie go u siebie użyć, tylko zobaczyć, jakby wyglądał, wiecie, w mojej wersji, wiecie o co chodzi. Także mam nadzieję, że właśnie ktoś wrzuci nawet jakieś tam domki, które macie i niekoniecznie chcecie ich zmieniać, ale możecie tylko wrzucić, żebym ja miała z tego fan, a wy żebyście zobaczyli, jak może być ten domek inaczej zbudowany, nie musicie przecież go używać, tak? Także mam nadzieję, że tak dla fanu trochę też wrzucicie mi tych domków, więc jeżeli ktoś teraz ogląda ten filmik, to mówi i ma domek w Simsach, obojętnie, czy macie wszystkie dodatki, czy nie, jeżeli macie domek w Simsach, gracie, jakaś rodzinka wasza, udostępnijcie mi go w galerii z hashtagiem dom korcia. Ja z chęcią je przerobię, choćby dla fanu, choćby po to, żebyście tylko sobie zobaczyli. No i oczywiście oprócz udostępnienia napiszcie, co chcecie, żeby zmienić w tym domku, jaka kwota i wiecie, ja będę miała z tego zabawę, a wy zobaczycie, czy dam radę. Takie wyzwanie dla mnie trochę od was. Także jeszcze raz zachęcam was do dodawania, a póki co na pierwszy odcinek mamy domek, więc cieszy mnie to bardzo. I mamy domek od... to jest chyba, ty udostępniłaś mi domek, a tutaj autor, więc podejrzewam, że po prostu domek jest przez ciebie pobrany z galerii i nie wiem, albo coś zmienione, albo i też nie. W każdym bądź razie tutaj mamy, że cześć korciu, chciałabym, aby zmieniła się w tym domku siłownia i pokój dla małego dziecka. Dom budowałam 5 godzin oraz chciałabym, aby dom był bez modów. Pozdrawiam. A no i fundusz to 100 tysięcy. No 100 tysięcy na pokój i na siłownię to bardzo dużo, także nie będziemy się tutaj ograniczali. Więc i bez modów, no to spoko, też fajnie. Więc dzisiaj robimy sobie ten domek. 30x20. Dobra, ja lecę gdzieś go postawić i zaraz do was... Okej, jesteśmy z powrotem. Ja tutaj wprowadziłam simkę, żeby właśnie móc tutaj, wiecie, robić wszystko tak jak trzeba i po prostu dorobiła mi trochę kasy, żeby też można było tutaj... żebym, no, miała te 100 tysięcy. Mamy 238, więc nie musimy się wyrobić tak, żeby nam zostało 100 388, o tak. No i dobra, także tutaj mamy ten domek. Czekajcie, tutaj sobie włączę i żeby był już dzień. Okej, i to jest ten domek właśnie. I tak, miałam zrobić siłownię, czyli to jest ta siłownia, podejrzewam. Także to jest ta siłownia. Bardzo ładny domek swoją drogą. Bardzo fajny, tutaj tak fajnie zrobiony. Ja to nigdy nie umiem tak ładnie domków robić. No dobra, tutaj kuchnia, fajnie, dobra, tutaj robimy siłownię i pokój dla dziecka, czyli pokój dla dziecka. Tu jest jeden pokój dla dziecka, to drugi pokój dla dziecka. Czy my mamy uwzględnione dokładnie, jaki pokój dla dziecka? Podejrzewam, że ten, bo tamten jest ładny. Czekajcie, dla małego dziecka, okej, dobra, i wszystko jasne. To czyli tutaj będziemy działać,
Także takie tutaj ten. No dobra, więc ja teraz będę działać, włączę po muzyczkę, będziecie sobie słuchać, a ja przez ten czas, ja jeszcze chciałabym właśnie powiedzieć, że następny odcinek, jak będę nagrywała, to będę odpowiadała na wasze pytania. Tak, ostatnio pod speedbuildem powiedzieliście mi, doradziliście mi, żebym właśnie przy kolejnej okazji po prostu odpowiadała na wasze pytania, więc też tak będziemy robić. Zadawajcie mi pytania pod tym filmem. Ja też jeszcze na jakichś tam social media, gdzieś na Facebooku czy coś, gdzieś jakiegoś posta też dodam o te pytania przed następnym odcinkiem. No i tutaj też zadawajcie pytania, jeżeli macie jakieś dla mnie pytania, to zadawajcie. Ja przy okazji kolejnego takiego filmu wam na nie będę odpowiadać. Mam nadzieję, że tych pytań trochę się zbierze i będę miała na co odpowiadać. Jak nie, to nie. Jak tak, to na parę pytań odpowiem. Także piszcie śmiało, jak macie do mnie pytania, bo zawsze macie nas na live'ach, wszędzie zawsze dużo pytań jest, więc mam nadzieję, że tutaj się wypiszecie i ja odpowiem na wasze pytania, więc zachęcam do zostawienia pytań pod spodem, pod filmem. Ja jeszcze napiszę, ja dodam pod filmem komentarz, żebyście właśnie zadawali mi pytania i wy pod tym komentarzem, czy ogólnie w komentarzach dodawajcie właśnie te pytania, już ja sobie je tam jakoś znajdę. Dobra, także ja biorę się do roboty, a wam życzę miłego oglądania, łapki w górę, jeżeli się wam spodoba, subskrybujcie mój kanał, no i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!